W ostatnią niedzielę wakacji w Dębowcu odbyły się dożynki gminne połączone z dniami Dębowca. W dożynkach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Dębowca i powiatu jasielskiego, delegacje poszczególnych miejscowości gminy oraz stowarzyszeń działających na jej terenie, które przygotowały 14 wieńców dożynkowych. Uroczystości odbyły się na stadionie sportowym i rozpoczęły się od polowej mszy świętej. Po niej nastąpił obrzęd dożynkowy wraz z uroczystym wręczeniem chleba przez gospodarzy dożynek wójtowi Dębowca. Obrzęd zakończył poczęstunek uczestników chlebem. Dożynki są uroczystością mocno zakorzenioną w naszej tradycji. Zwracają one uwagę na ciężką, bo uzależnioną od warunków pogodowych pracę rolnika, powiedział Zbigniew Staniszewski, wójt gminy. Akurat urodziłem się w gminie Dębowiec, tutaj mieszkam cały czas. No i pracowałem na roli przez wiele lat od dzieciństwa. Również nie tak duże, ale gospodarstwo jakieś rolne posiadam do dzisiaj, więc znam pracę na roli. Wiem, że to jest ważna praca. Bez niej nie ma tego symbolicznego owocu, jakim jest chleb. Mogę powiedzieć, że to jest ciężka praca. Wiem, każda praca, jeżeli się ją chce sumiennie wykonywać, jest ciężka. Natomiast praca rolników ma dodatkowe utrudnienie takie, gdzie no, niestety, ale nie mamy wpływu na pogodę, a praca rolnika od pogody jest bardzo uzależniona. Jeżeli są powodzie, długotrwałe deszcze, no niestety są problemy ze zbiorami. Taka susza jak w tym roku, no rzadko zdarzająca się, również są problemy. Oczywiście, no tutaj w naszym terenie jest susza, ale podejrzewam, że nie aż taka jak w innych terenach Polski, ale jednak tego deszczu nam brakuje i niewątpliwie to jest ogromnym utrudnieniem. A czy istnieje jakaś szansa, że rolnicy dostaną jakąś pomoc właśnie z tytułu tej suszy? To znaczy, wie pani, ja sam nie mogę od razu na to wpływać. Tutaj są potrzebne decyzje rządu, wojewodów, ale jeżeli klęska rzeczywiście dotknie żywiołowa, dotyka rolników, zawsze możemy mogliśmy liczyć do tej pory i również teraz na pomoc z ministerstwa przez panią wojewodę. A czy warto kultywować to święto? Jakim są dożynki? No powiem tak, że jak zostałem 12 lat temu wójtem, tak jak tutaj niedawno prowadzący zaznaczył, pamiętam, że tylko jedno koło gospodyń było takim kołem działającym na terenie naszej gminy. Do dzisiaj powstało wiele stowarzyszeń. W każdej miejscowości jest koło gospodyń wiejskich. I okazuje się, że te nasze uroczystości skupiają coraz więcej mieszkańców, coraz więcej gości z zewnątrz. Przyjeżdżają nie tylko z naszej gminy gości, ale i z zewnątrz. A więc myślę, że to święto cieszy się powodzeniem i warto go kultywować. Organizatorzy imprezy przewidzieli bogaty program muzyczny. Oprócz zespołów ludowych na scenie wystąpiły zespoły Zbóje oraz No Name. Gwiazdą wieczoru była Kasia Popowska.